Zacznijmy od początku. Skąd wzięło się sokolnictwo? Prawdopodobnie człowiek wiele tysięcy lat temu zobaczył gdzieś w stepie czy w lesie, że ptak drapieżny złapał coś, podszedł, spłoszył go i zabrał mu zdobycz. No i potem pewnie pomyślał, dlaczego nie zrobić tego jeszcze raz. I sokolnictwo na pewno ma co najmniej 8-10 tysięcy lat, natomiast nie ma pewności, czy powstało w jednym miejscu, czy w wielu. Z jednej strony obecnie sokolnictwo uprawiane jest w bardzo podobny sposób na całym świecie. Z drugiej strony są świadectwa historyczne, że niektóre elementy, na przykład karnał, który znany był w Azji od początku, w Europie pojawił się dopiero w VI wieku. Wandalowie, którzy polowali z ptakami drapieżnymi już na początku pierwszego tysiąclecia, nie znali kapturka, prawdopodobnie dopiero po zetknięciu się z sokolnikami ze wschodu zaczęli go używać. A jak to jest z Polską? To pytanie trochę o tym, jakie są początki polskiego państwa. Jest wiele teorii, jedna z nich mówi o Wielkiej Morawie, druga o wpływie Wikingów. Wielka Morawa to było królestwo na południe od Polski, na terenie dzisiejszych Czech, które nagle gdzieś w IX wieku zniknęło. A polskie państwo pojawiło się jakby znikąd w ciągu zapewne jednego, dwóch pokoleń i od razu stało się państwem zorganizowanym, które przyjęło chrzest Polski w X wieku. Wielkomorawianie uprawiali sokolnictwa. Jednym z takich najbardziej znanych artefaktów z tego okresu jest VII wieku srebrny medal przedstawiający postać sokolnika na koniu. Druga teoria to Wikingowie. Wikingowie założyli m.in. Ruś, być może również Polskę, natomiast również uprawiali sokolnictwo. Na monecie Knuta Wielkiego również przedstawiona jest postać sokolnika. Także prawdopodobnie, niezależnie od tego, czy Piastowie pochodzili z południa czy z północy, już pierwsi Piastowie uprawiali sokolnictwo. W kronikach Galanonima opisujących zjazd więźnieński mowa jest o tym, że Władysław Chrobry sprowadzał sokolników i sokoły z całej Europy. Także prawdopodobnie w okresie piastowskim sokolnictwo było uprawiane niewątpliwie na dworach królewskich, książęcych. Świadczą o tym również liczne monety. Pierwsza polska moneta, Princeps Polonie, przedstawia ptaka w koronie, ale on tak nie do końca wiadomo, jakiego jest gatunku. Natomiast w późniejszych, m.in. na denarach Bolesława Wstydliwego czy Mieszka III, są już wyraźne postaci człowieka z ptakiem na rękawicy. Zakładamy, że jest to przedstawienie sokolnika. Z ery piastowskiej pochodzi również wyjątkowa pieczęć Kazimierza Kujawskiego, która przedstawia postać na koniu z sokołem. Następny okres naszego Królestwa Polskiego to czas Jagiellonów. Wiemy, że zamiłowanym sokolnikiem był m.in. Władysław Jagiełło, założyciel dynastii w Polsce. Świadczą o tym dwa elementy. Jeden, nagrobek Władysława Jagiełły w katedrze wawelskiej otoczony jest sokołami i psami. Psy płoszące sokoły są swego rodzaju alegorią śmierci. Dusza króla, czyli sokół, wypłoszona przez psa, ulatuje do nieba. Z postacią Jagiełły wiąże się również inny artefakt, wszystkim znany obraz Madonny Częstochowskiej. Posiada srebrną zastawę, która została podarowana przez Władysława Jagiełłę i na niej to wyrysowane są dwie sceny polowania z sokołami. Również żona, pierwsza żona Jagiełły, królowa Jadwiga Antygaweńska, przekazała w darze Paulinom Częstochowskim szkatułkę, na której jedna ze scen przedstawia sokolnika z narzeczoną, z umiłowaną. Z erą Jagiellonów wiąże się również to, że jeden z nich, kardynał Ferdynand Jagiellończyk, napisał dzieło o sokolnictwie w łacinie, które niestety nie zachowało się do dzisiejszych czasów, a w zapiskach o wychowywaniu królewskich dzieci napisane było, że nie powinny brać udziału w polowaniu z sokołami, jak są małe, i dopiero później pozwolono im na to. Koniec ery Jagiellońskiej również powiązany jest z sokolnictwem, ponieważ Bona Sforza była zamiłowaną miłośniczką polowań i sokolnictwa i jej upadek z konia w czasie polowania spowodował poronienie ostatniego Jagiellończyka i więcej nigdy nie urodził się kolejny Jagiellon i dynastia w Polsce zaginęła. Kolejny okres naszej historii to królowie elekcyjni. Pierwszy z nich, Henryk Walezy, przyjechał do dzikiej Polski z Francji, przywożąc swoich sokolników. Jakież było jego zdziwienie, gdzie w królewskich sokolarniach, m.in. w Łowiczu, znalazł dużo lepiej ułożone sokoły i dużo bardziej profesjonalnych sokolników. Ten okres, jak wiemy, trwał krótko. Jego następcą był Stefan Batory. Okres panowania Stefana Batorego to ten, w którym największy rozkwit dotyczy zarówno sokolnictwa, jak i polskiego łowiectwa. W tymże okresie Mateusz Cygański napisał pierwszą polską książkę o sokolnictwie i ornitologii, opisującą wszystkie znane mu gatunki ptaków oraz sposób łowienia sokołów, jastrzębi i innych ptaków drapieżnych, a także ich układania oraz elementy weterynaryjne.
Ta książka wielokrotnie była wznawiana od 1584 roku, kiedy została wydana po raz pierwszy, i przez okres średniowiecza znanych jest przynajmniej kilkanaście wydań. Wśród polskiej literatury w języku polskim już na samym początku również pojawia się wątek sokolniczy. Jedną z pierwszych książek w języku polskim wydanych drukiem była Piotra Krescentyna, Księga o gospodarstwie. I w tychże księgach jedna z nich poświęcona jest łowiectwu i tam jest również wątek o sokolnictwie. Jest to jedna z pierwszych ilustracji w ogóle w Polsce przedstawiających sokolnika. Sokolnictwo uprawiane było również w okresie królów elekcyjnych, ale z czasem jego popularność znacznie spadała. Ostatni królowie Sascy praktycznie już się tym nie zajmowali. Funkcja sokolniczego na dworze królewskim istniała jeszcze nawet w XIX wieku, ale nie była już powiązana rzeczywiście z sokolnictwem, było to czysto tytularne. Niestety koniec sokolnictwa przyniosły zabory. W okresie zaborów, szczególnie na wschodzie, następowały liczne konfiskaty dóbr ziemskich. Szczególnie na wschodzie, gdzie sokolnictwo jeszcze przez dłuższy czas było praktykowane, doprowadziło to do jego upadku. Równolegle pojawiła się broń palna, która oczywiście wpłynęła na to, że sokolnictwo stało się mniej popularne, gdyż o wiele łatwiej polować jest z bronią. W XIX wieku pojawiło się kilka książek dotyczących sokolnictwa. Po pierwsze Waga, a później Rostafiński ponownie opublikowali dzieło Cygańskiego, tłumacząc się na język polski współczesny, ówczesny, współczesny. Popełnili oczywiście tam parę błędów, ale generalnie dzięki temu to dzieło Cygańskiego stało się ponownie znane w Polsce. Kazimierz Krawia-Wodzicki, bardzo znany polski ornitolog XIX-wieczny, napisał też książkę o sokolnictwie i ptakach myśliwskich, gdzie wprost mówi, że jest to sztuka, która zaginęła. W następnym okresie, w międzywojniu, pojawiły się próby odrodzenia sokolnictwa. Wiemy o paru osobach, które uprawiały sokolnictwo. August Denel, profesor August Denel, znany z tego, iż jest jednym z inicjatorów ochrony żubra, również był sokolnikiem. I w 1938 roku w Łowcu Polskim ukazał się cykl artykułów, który zebrany w postaci książkowej o układaniu ptaków łowczych został wydany w 1939 roku. Nastąpiła wojna. Po wojnie sokolnictwo nie było praktykowane. Dopiero w latach 60. kilka osób podjęło próby uprawiania sokolnictwa. Jedną z nich był mój ojciec. W Technikum Leśnym w Tucholi założył w 71 roku pierwszy w Polsce klub sokolników przy Technikum Leśnym. W 72 roku udało się zalegalizować sokolnictwo i powstało gniazdo sokolników. Drugą osobą, która również brała udział w odtworzeniu polskiego sokolnictwa, był profesor Zygmunt Pielowski, który pracował w Polskiej Akademii Nauk, a następnie w Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu. Tych dwóch panów wspólnie z kilkoma kolegami założyli formalnie gniazdo sokolników w 72 roku i od tego czasu sokolnictwo w Polsce jest legalne i uprawiane. W tym roku mamy do czynienia z 50-leciem, rocznicą okrągłą powstania współczesnego sokolnictwa. Później w 72 roku Czesław Sielicki wydał książeczkę o układaniu ptaków łowczych. Przez wiele lat była to jedyna dostępna publikacja na ten temat. Dopiero w latach 90. zaczęły się pojawiać inne książki na ten temat. Sokolnictwo w 2014 roku zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce, a po kolejnym kilku latach, w 2021, zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO, co jest jakby zwieńczeniem wieloletniego procesu zadbania o zachowanie tej tradycji w żywej. Sokolnictwo Żywa Tradycja to również nazwa naszego fanpage'a na Facebooku, do którego zapraszamy. Częścią tradycji sokolniczej jest również to, co sokół ma na sobie. Zacznijmy od tego, że sokolnik musi mieć rękawice. Kiedyś robiono je również m.in. z irchy, z dzikich zwierząt, z jelenia, z łosia. Chodzi o to, że ptaki drapieżne mają bardzo ostre szpony, w związku z tym, żeby nie poranić ręki sokolnika, używamy specjalną rękawicę. Sokół na głowie ma kardal, który służy do tego, żeby się nie denerwował. Ptaki mają bardzo dobry wzrok, więc ponieważ może coś zobaczyć bardzo daleko i próbować lecieć, dzięki temu jest spokojniejszy, przyzwyczajony do tego, że jak ma karnal na głowie, to ma spokój. Jak zdejmujemy karnal, to jest sygnał do polowania. Dodatkowo sokół ma na rękach pęta, które służą do tego, żeby go przytrzymać na rękawicy albo przywiązać do berła, oraz dzwoneczki. Dzwoneczki, które służą do tego, żeby oczywiście znaleźć go, jeśli gdzieś usiądzie w trawie, na drzewie i go nie widzimy. Te elementy i wiele innych są tradycyjnie od wielu lat, natomiast sokolnictwo jest bardzo żywą tradycją. Używamy całkiem nowoczesnych technologii, na przykład telemetrii i wielu innych do tego, aby nasze hobby uprawiać.